niczym nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć. Maria Skłodowska-Curie. Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie. Maria Skłodowska-Curie. Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Maria Skłodowska-Curie. A zatem... Trenuj. Umysł. W ten sposób pragniemy zaprosić Państwa do niezwykłego pociągu. Pociągu pełnego pasji do nauki, fascynacji wynalazkami, a przede wszystkim odwiecznym odkrywaniem tajemnic człowieka i jego możliwości. Pociągu, który zabierze nas na wycieczkę pod hasłem Na tropach wiedzy. Tymi słowami, gorąco, serdecznie i z radością płynącą ze zdobywania wiedzy, witamy Państwa. Na 27. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Anno Domini 2024. Edycji dla nas ważnej, bo po raz pierwszy Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie stało się współgospodarzem tego pełnego uwielbienia dla nauki wydarzenia. Wydarzenia, które zaszczycili swoją obecnością ludzie nauki. Chcielibyśmy serdecznie przywitać zgromadzonych na tej sali gości. Prelegentkę, która zapoczątkuje trzydniową przygodę z nauką, panią doktor inżynier Cecylię Ukraińską-Pusz z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego. Panią Ewelinę Andrzejewską-Bochnak, wicestarostę powiatu strzelińskiego. Panią Małgorzatę Stachowiak, inspektor oświaty powiatu strzelińskiego. Pana Jarosława Taranka, wójta gminy Przeworno. Pana Mariusza Kunysza, wiceburmistrza miasta i gminy Strzelin. A także gospodarzy dzisiejszego wydarzenia, panią dyrektor, magister Beatę Kudłę. Radnych powiatu strzelińskiego, pana Aleksandra Ziółkowskiego, pana Mateusza Geronia, panią Agnieszkę Zabłocką oraz panią Sylwię Korczyńską, przepraszam. Panią Annę Banaś, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Urzędzie Polskim. Panią Beatę Szafnę, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Strzelnych. Pana Roberta Kozunia, dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Panią Iwonę Papugę, przewodniczącą Rady Rodziców. I gospodarz dzisiejszego wydarzenia, ten dyrektor magister Beata Kudła. Panią wicedyrektor, magister Edytę Kramarz. Grono pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie, uczniów pobliskich szkół oraz Was, koleżanki i koledzy. Proszę o zabranie głosu gospodynię 27. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie, panią dyrektor Beatę Kudłę. Na początek dzień dobry wszystkim. Czy dobrze mnie słychać? Myślę, że tak. Szanowna Pani Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu, drodzy goście, drodzy uczniowie. Mam zaszczyt powitać Państwa na 27. Dolnośląskim Festiwalu Nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie. W tym roku po raz pierwszy zostaliśmy przyjęci do grona współorganizatorów tego wielkiego edukacyjnego wydarzenia w naszym województwie jako filia zamiejscowa. Droga do dzisiejszego wydarzenia była bardzo długa. Przez 9 ostatnich lat, z przerwą na pandemię w roku 2020, organizowaliśmy w naszym mieście Strzeliński Festiwal Nauki. Samodzielnie podejmowaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi, których przedstawiciele przyjeżdżali do naszego liceum na wykłady i warsztaty organizowane dla młodzieży z powiatu strzelińskiego.
Wielokrotnie starałam się o włączenie naszego liceum do festiwalu dolnośląskiego, ale koordynatorzy z Wrocławia odmawiali przede wszystkim z powodu położenia Strzelina w niewielkiej odległości od Wrocławia i możliwości korzystania przez naszą młodzież z wydarzeń edukacyjnych na uczelniach wrocławskich. Rozbudowę festiwalu skierowano do Ząbkowic Śląskich, miasta położonego dalej od Wrocławia i z trudniejszym dojazdem do miasta wojewódzkiego. W tym czasie nasz festiwal rozwijał się. Cieszył się nie tylko ogromną popularnością w środowisku lokalnym, ale także bardzo dobrą opinią wśród naukowców, którzy nas wspierali w organizacji festiwalu. I właśnie ta opinia o bardzo dobrej organizacji Festiwalu Nauki w Strzelinie umożliwiła nam włączenie naszego liceum do grona organizatorów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W życiu trafiamy na przeciwności losu, utrudniające nam realizację naszych planów, ale także na sytuacje i przypadki, które sprzyjają rozwojowi. Na naszych drogach życia spotykamy ludzi, którzy albo przychodzą obok nas obojętnie, albo spotkani po nawiązaniu porozumienia zaczynają bezinteresowną współpracę. Tak było i w naszym przypadku. Jednym z gości prowadzących warsztaty w naszym liceum była pani dr Elżbieta Wołoszczak. Dziś jedna z koordynatorek Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Ząbkowicach Śląskich. Zachwyciła się naszymi festiwalowymi działaniami i poparła nasz wniosek o włączenie liceum w Strzelinie do grona organizatorów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Z tego miejsca pragnę podziękować dziś pani dr Elżbiecie Wołoszczak za zrozumienie, zaangażowanie i dobre słowa, których siła pomogła nam dostać się do zacnego grona organizatorów DFM. Zajęcia oferowane przez nauczycieli naszego liceum figurują obok zajęć prowadzonych przez naukowców uczelni wyższych. To zaszczyt dla szkoły z małego miasta, ale także efekt naszej determinacji, uporu, konsekwencji w działaniu, wieloletniej pracy, zaangażowania i niepoddawania się trudnościom. Dziś chciałabym także podziękować pani staroście za objęcie naszego festiwalu patronatem, pani staroście i pani burmistrz za wsparcie organizacji tego wielkiego edukacyjnego przedsięwzięcia. Naukowcom za chęć udziału w naszym festiwalu, podzielenie się z naszymi uczniami swoją wiedzą i nauczycielom za organizację warsztatów. I uczestnikom festiwalu za udział w zajęciach, a tym samym za docenienie naszych starań. Właśnie ten udział jest dla nas największą nagrodą za nasze działania. Dziś można byłoby zadać sobie pytanie, po co zadawać sobie tyle trudów organizacji spotkań naukowych? Przecież młodzież ma szeroki dostęp do wiedzy. Wystarczy włączyć internet w smartfonie czy komputerze, a nauka sama płynie do kogoś, kto chce czegoś się nauczyć. To prawda. Nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, jego głosem, osobowością, intelektem, z człowiekiem, który dzieli się z nami nie tylko swoją wiedzą, ale także doświadczeniami, wnioskami, spostrzeżeniami. Wszyscy lubimy festiwale muzyki, na których prezentują się zespoły muzyczne lub soliści. Festiwale produktów spożywczych, na których możemy skosztować różnych specjałów. Chętnie odwiedzamy festiwale folkloryczne. Warto także promować festiwale nauki, podczas których prezentowane są osiągnięcia naukowe i wyniki badań prowadzonych w wielu różnych dziedzinach. Możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego, poszerzyć swoją wiedzę. Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk, uważał, że wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nam odebrać. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. To jedyny cenny dobytek na całe życie, zamknięty szczelnie w naszej głowie. Dobytek, który towarzyszy nam na każdej drodze życia. Nie wymaga żadnego bagażu, nie zapłacimy za ten bagaż, jak za nadbagaż w samolocie. To skarb, który odróżnia nas od drugiego człowieka. Taki spersonalizowany skarb, bo wiedza mówi o nas więcej, niż my sami sądzimy. Pokazuje, jakim jesteśmy człowiekiem, co nas interesuje, czy nasza wiedza bazuje na gruntownej znajomości zagadnienia, czy tylko powierzchownie orientujemy się w danym temacie. Czy jesteśmy profesjonalistami, czy ograniczamy się do posiadania umiejętności wyklikania informacji w internecie, o których szybko zapominamy, bo ich przecież nie utrwalamy, bo za chwilę zapytamy ChatGPT, co wie na dany temat i bezmyślnie przekleimy go do swojej pracy. Czy potrafimy mądrze wykorzystać informacje z internetu, czy tylko jesteśmy użytkownikiem i kopistą tego, co zostanie wyświetlone na ekranie? Wiedza to nie zakres materiału na sprawdzian czy egzamin. To ogół wiadomości na tematy z różnych dziedzin. To umiejętność analizowania, syntezowania, wnioskowania. To dociekliwość, której efektem jest znajomość zagadnienia, a tym samym doświadczenie.
Wiedza to także efekt stosowania różnych metod, obserwacji, podejmowania prób i popełniania błędów. Wiedza to siła i potęga człowieka. Człowiek i jego wiedza powinien górować nad zasobami sztucznej inteligencji i nimi zarządzać, nie odwrotnie. Człowiek nie posiadający żadnej wiedzy staje się niewolnikiem i zakładnikiem sztucznej inteligencji. Dlatego konieczne jest kształcenie młodych pokoleń, przekazywanie im wiedzy i wiadomości, a także wyposażenie ich w umiejętność rozwoju myśli naukowej i technicznej dla dobra społeczeństwa. Patronka naszej szkoły, Maria Skłodowska-Curie, wielka Polka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, wskazuje nam od wielu lat kierunek ludzkich działań po wszechczasy. Po pierwsze, nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie. Po drugie, nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swojej osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie i tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest to pomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni. I po trzecie, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. Kierując się słowami Nowinski, dbajmy o rozwój osobisty, doskonalmy swoje umiejętności, zdobywajmy wiedzę, która może nie tylko być użyteczna w życiu, ale może także przyczynić się do czegoś wielkiego i ważnego, na miarę osiągnięć Einsteina i Skłodowskiej-Curie. I uwierzmy, że każdy z nas ma swoją misję do wykonania, a przy odrobinie chęci może dokonać czegoś wspaniałego i wielkiego. Zapraszam więc wszystkich do udziału w naszym Dolnośląskim Festiwalu Nauki i do skorzystania z możliwości doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy. Czerpmy ze skarbca wiedzy i doświadczenia naszych gości. Uczmy się od naszych prelegentów. Hasło tegorocznej edycji festiwalu brzmi Trening umysłu. Niech więc dzień dzisiejszy i kolejne dwa lata festiwalu będą prawdziwą ucztą dla duszy, okazją treningu intelektualnego i rozwijania kompetencji kluczowych, a także możliwością uczenia się przez całe życie. Życzę wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji festiwalu interesujących wykładów i warsztatów, wielu niezapomnianych wrażeń, nowych doświadczeń i wiedzy przyswojonej w sposób ciekawy i przystępny oraz by ten dzień na długo pozostał w Waszej pamięci jako prawdziwy święto nauki. Szanowni Państwo, 27. Dolnośląski Festiwal Nauki Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie w roku 2024 ogłaszam za otwartym. Życzę miłego dnia w naszej szkole. Dziękujemy Pani Dyrektor za oficjalne otwarcie 27. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. A teraz prosimy o zabranie głosu wicestarostę powiatu strzelińskiego, Panią Ewelinę Andrzejewską-Bochnak. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, uczniowie i goście. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dziś stanąć przed Wami i otworzyć tak wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Dolnośląski Festiwal Nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie. Chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie oraz możliwość objęcia tego festiwalu patronatem. Festiwale nauki stały się już swoistą tradycją, z roku na rok przyciągając coraz więcej uczestników, wzbudzając ciekawość i rozwijając pasję w dziedzinach, które kształtują naszą przyszłość. Cieszę się, że Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie kontynuuje tę inicjatywę, będąc miejscem, gdzie nauka i wiedza spotykają się z kreatywnością i zaangażowaniem młodych ludzi. Życzę wszystkim uczestnikom inspirujących wykładów, odkrywczych warsztatów oraz niezapomnianych wrażeń. Niech ten festiwal będzie nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, ale również do rozwijania pasji i budowania przyszłych sukcesów. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za miłe słowa pani Ewelinie Andrzejewskiej-Bochnak. A co nas dzisiaj czeka? Politeistyczne i monoteistyczne zagadki? Oczywiście.
to pan magister Dariusz Stępień odkryje z uczestnikami, co kryje się w barwnym świecie religii i wierzeń. Przepraszam, ale pan tu nie stał. Co oznacza, że zapraszamy was na warsztat pani magister Aleksandry Bombas i magister Jolanty Birtemu. Panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu, czyli absurdy PRL. A cóż to za postać? Przemyka po ulicach, tam zajrzy, tu spojrzy i wszystko wyniszcza. Odkryjecie ją podczas warsztatu pani magister Małgorzaty Kaczmarek. Nic ze sprawki czarnych charakterów. Uwaga, uwaga! Wabi, neuci pociąga. Internet niewątpliwie. Dlatego pani magister Emilia Kwiatkowska zaprasza na warsztat. Niebezpieczeństwo w sieci. Dangers of the Internet. Słońce tomy, ciemne chmury tomy. Nagłe sztormy, letnie burze. Suche wyże tomy, mokre wirze. Taki śpiew, że ulewa aż śpiewa. Tym razem to pani magister Beata Malska zapyta: groźna potęga, okiełznany żywioł, czy przyjazna siła? A my spojrzymy na różne oblicza natury w tekstach kultury. Wiedzieć więcej niż inni. Ty płacisz, ty decydujesz. Wybór należy do ciebie. Zmieniamy się dla ciebie. Niewątpliwie. Pani magister Małgorzata Bodak odkryje przed nami tajemnicę brandingu w czasie warsztatu Strategia Marki. Angielski to przyszłość, a doskonale o tym wie pani magister Agnieszka Nowotyńska, która zaprasza na warsztatową przygodę The Systems, The Human Gossip. Jest królową nauk? Oczywiście matematyka. Tym razem badać będzie sztuką. Pani magister Krystyna Pienkos zaprezentuje zastosowanie elementów geometrii w plastyce. Nadal należy dążyć do tego, by być człowiekiem renesansu.
A teraz zapraszamy na wielkie grzybobranie. Nasz gość specjalny, pani doktor inżynier Cecylia Ukraińska-Pusz, udowodni nam, że grzyby mają moc. Chciałabym Państwu pokazać coś, co wiąże się właśnie z wykorzystaniem grzybów, z tym najmłodszym królestwem, które znamy. Tak? Jeśli chodzi o grzyby, Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałam, jest to najmłodsze królestwo. Znamy około 250 tysięcy gatunków, natomiast mykolodzy, czyli naukowcy zajmujący się grzybami, szacują, że jest ich 2,5 miliona, a może nawet 5 milionów. To są bardzo szacunkowe liczby. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o tych gatunkach, które są niepoznane, czyli tych grzybów mikroskopowych, czyli tych, których nie widzimy gołym okiem. Grzyby, Szanowni Państwo, gdyby nie grzyby, nie byłoby życia na Ziemi takim, jakim je znamy. Grzyby umożliwiły wytworzenie gleby jako takiej, redukowały różnego rodzaju substancje, przetwarzając skały również na właśnie taką bardziej materię organiczną. Dzięki grzybom powstały również rośliny. I to były jedne z pierwszych organizmów, oczywiście po bakteriach, prawda, i tych organizmach jednokomórkowych, które pojawiły się na naszym globie. Bez nich nie byłoby życia na Ziemi. Jeśli chodzi o grzyby, to możemy tutaj mówić właśnie przede wszystkim o grzybach właściwych. Ja bym się chciała skupić bardziej oczywiście na tych gatunkach, które Państwo znacie, które cenicie. Natomiast też parę słów chciałabym powiedzieć odnośnie tego, czym grzyby mogą służyć człowiekowi i w jaki sposób możemy je wykorzystywać. Tak jak już wspomniałam, mamy grzyby wielkoowocnikowe, czyli makromycetes, te duże, które widzimy gołym okiem, i grzyby mikroskopijne, które na pewno każdy z Państwa kiedyś zaobserwował, wyciągając, nie wiem, na przykład kromkę chleba z woreczka foliowego, który gdzieś za długo leżał, prawda? Albo kubek ze śmietaną, albo jakiś jogurt, który gdzieś z tyłu lodówki długo sobie stał. To są te grzyby mikroskopijne, których nie widzimy zarodników gołym okiem i stąd ta ich właśnie nazwa. W momencie, kiedy one się dosyć mocno rozwiną, wtedy jesteśmy w stanie je zaobserwować, natomiast w momencie, kiedy jest ich jeszcze niewiele, w ogóle nie widzimy ich w produkcie. Grzyby, Szanowni Państwo, mogą być wykorzystywane też jako element sztuki, tworzą piękne kolory, piękne barwy i jest kilku artystów na świecie, którzy właśnie grzyby wykorzystują w ten sposób. Jeśli chodzi o grzyby jako takie, nie mają one bardzo rozbudowanych tkanek, tak? Takich, jakich znamy ze świata zwierząt, gdzie mamy różnego rodzaju właśnie tkanki. U grzybów ciało stanowi plecha zbudowana właśnie z grzybni, czyli z mycelium. I to mycelium, w zależności od tego, jak mocno jest ze sobą skompilowane, jak mocno połączone, w taki sposób widzimy albo właśnie w postaci owocnika, albo w postaci tej części, której najczęściej nie widzimy, czyli to, co znajduje się w ściółce pod powierzchnią gleby. Jeśli chodzi o sposoby odżywiania się grzybów, to są one też dosyć mocno zróżnicowane. I mamy symbionty, czyli takie organizmy, które wchodzą w korelację z innymi wyższymi organizmami, stąd też na przykład borowików, prawda, czyli tak zwanych prawdziwków, nie jesteśmy w stanie uprawiać. Dlatego, że one wchodzą w mykoryzę z roślinami wyższymi. Natomiast pozostałe gatunki, które należą do tej tak zwanej grupy saprotrofów wykorzystujących martwą materię organiczną, możemy uprawiać, możemy wykorzystywać. Takich gatunków jest ponad 100 z około 5000 gatunków grzybów jadalnych, które występują na świecie. Oczywiście ta pula może być zdecydowanie większa, dlatego że w wielu rejonach świata niektóre grzyby są uznawane za jadalne, w innych nie, więc ta liczba jest taką bardziej ruchomą liczbą. Dziękujemy pani doktor inżynier Cecylii Ukraińskiej-Pusz za niezwyczajną wiedzę o zwyczajnych, wydawałoby się, grzybach.
A ja sobie pozwolę teraz powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach i dlatego... Zapraszamy do humanistycznego wagonu warsztatowego naszego pociągu do nauki wytrenować umysł. Naszych gości za chwilę zaprosimy na spotkanie do sali 209 na pierwszym piętrze, gdzie opiekunowie uczniów z zaproszonych szkół będą na nich czekać w czasie trwania warsztatów.